Well, there's good news and bad news in this regard. No cóż, mamy tutaj dobre wiadomości i mamy złe wiadomości. Dobra wiadomość brzmi tak, że rzeczywiście zasady te wydają się być obecne i aktywne w zasadzie w prawie wszystkich kulturach i prawie we wszystkich sytuacjach. Almost all situations. The bad news for those of us who want to use these principles. Natomiast zła wiadomość dla tych z nas, którzy chcą z tych zasad korzystać w sposób efektywny, jest taka, że priorytety, które się z nimi wiążą, zmieniają się w zależności od sytuacji i w zależności od kultury. Także na przykład tutaj w Polsce, gdyby brać pod uwagę te sześć zasad wpływu na ludzi, to tak naprawdę bardzo ważny jest ten element takiego połączenia międzyludzkiego, to znaczy ta zasada związana z dowodem, czyli to, co robią ci wokół nas, jest pewnego rodzaju bardzo istotnym standardem, w zależności od tego, co robią inni. My również motywujemy to, co my powinniśmy zrobić. In the United States, and actually with my colleague Wilhelmina Wozinska, who was. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, i to badałem we współpracy z moją koleżanką Wodzyńską, która urodziła się tutaj w Polsce, ale mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Stanach wydaje się ważniejsza być zasada zobowiązania i konsekwencji. Czyli to, co tak naprawdę zrobimy czy powiemy jako pierwszy sygnał, w pewien sposób musi być spójne z naszymi dalszymi działaniami, z tym, co mówimy dalej. I oczywiście ta zasada jest również w Polsce istotna, tak jak w Stanach istotna jest zasada więzi społecznych. Natomiast jakie znaczenie mają te zasady w obu kulturach, to się jednak różni między sobą. United States social proof is an important principle, but the weights associated with these two principles are different in the two cultures. Well, I think that is a interesting question. Cóż, to jest rzeczywiście bardzo interesujące pytanie i tak naprawdę w odpowiedzi powinienem powiedzieć, że zależy to od tego, w której konkretnej sytuacji, która zasada rzeczywiście jest tam w sposób naturalny obecna, jest dla niej właściwa. Na przykład, jeżeli mamy tutaj do czynienia z niedoborem czegoś, z prawdziwym niedoborem jakiegoś produktu czy jakiejś usługi, którą oferujemy, to jest to zasada naturalnie tam obowiązująca. Albo jeśli rzeczywiście jakiś prawdziwy, rzeczywisty autorytet zaleca nasz produkt czy naszą usługę, to wtedy ta zasada będzie z naszego punktu widzenia najbardziej istotna, ponieważ ona tam w sposób naturalny jest obecna i musimy na nią zwrócić uwagę, nie musimy jej w sposób sztuczny wytwarzać. Także w ten sposób będzie ona wykorzystana w sposób najbardziej skuteczny i jednocześnie najbardziej etyczny. And it's much more efficient to do it that way. It's also more ethical to do it that way. Well, I do think that I may have missed. No cóż, rzeczywiście wydaje mi się, że być może jedną siódmą zasadę przegapiłem, ale piszę teraz kolejną książkę i z całą pewnością w tej książce ją uwzględnię. Przegapiłem ją być może dlatego, że znajduje się ona poniekąd pod powierzchnią tych pozostałych sześciu zasad i działa jako pewnego rodzaju siła napędowa dla nich. I tą zasadę nazwałbym obecnością głębokiej relacji. Presence of a deep relationship. Back in the 1970s and 1980s, there was a man named Marshall McLuhan. W latach 70. i 80. popularny był McLuhan, to jest taki specjalista, który zajmował się w Kanadzie teorią komunikacji i on był zwolennikiem takiej teorii, że to medium stanowi przekaz, to znaczy kanał, jakim przekazujemy pewien komunikat, jest tak naprawdę jego treścią. To znaczy zupełnie inna jest treść przekazu, kiedy przekazujemy ją twarzą w twarz, osobiście, niż byłaby to wiadomość, gdybyśmy przekazywali ją telefonicznie czy pocztą. Sending that message on the phone or in a piece of direct mail. Well, in the same way that the medium is the message, the relationship is the message.
I w ten sam sposób, w jaki można powiedzieć, że kanał jest treścią relacji, relacja jest również treścią przekazu, to znaczy te same słowa, prośby czy też zalecenia zostaną odebrane zupełnie inaczej poza granicą pewnej relacji, będą zupełnie innym doświadczeniem niż odebrane byłyby te same słowa czy ten sam przekaz w ramach, w środku danej relacji. Także można powiedzieć, że fundamentalna relacja między ludźmi jest również zasadą wpływu, wywierania wpływu na ludzi, ponieważ zazwyczaj powiemy tak o sobie, z którą dzielimy jakieś doświadczenia, z którą mamy jakąś relację. People say yes to those with whom they share a relationship. There is a question that is frequently asked. Jest za to takie pytanie, które bardzo często mi się zadaje, a wydaje mi się, że nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Mianowicie, która z tych sześciu zasad jest taka najsilniejsza? Mam nawet takiego kolegę, który 16 lat życia i swojego zawodowego poświęcił na to, żeby starać się znaleźć tą jedną najlepszą strategię, jedno najlepsze podejście, które sprawdza się w sprzedaży. The best single persuasive approach. And I saw him. I niedawno spotkałem tego kolegę na konferencji i on podszedł do mnie i powiedział: Robert, mam, znalazłem najlepszą strategię sprzedaży, najlepsze podejście perswazyjne do ludzi. Single sales strategy. The best single persuasive approach. A jest nim mianowicie to, że należy nie mieć tej jednej, jedynej strategii sprzedaży i tego jedynego podejścia do wywierania wpływu na ludzi. A zatem wniosek z tego jest bardzo jasny. Musimy w jakiejkolwiek sytuacji, w której chcemy wywierać na kogoś większy wpływ, podejść do tej sytuacji w taki sposób, w której będziemy w stanie szukać i znaleźć rzeczywiście naturalną obecność jednej z tych sześciu zasad i w taką zasadę wtedy wykorzystać, a nie stosować to samo podejście i tę samą strategię w każdej sytuacji i do każdej osoby, którą chcemy zmienić, ponieważ takie podejście nie jest mądre. That's a fool's approach.